musisz wiedzieć, kim jest Bóg. To jest Bóg. Hindus, dlaczego mówisz o aczariach i dlaczego omawiasz te rzeczy? Dlaczego rozmawiać o aczariach i dlaczego omawiać te rzeczy? Nie, nie. Dlaczego nie rozmawiać? Dyskusja musi być, aby zrozumieć. Nie, nie, nie. Przede wszystkim. Tam nie powinno być bezkompromisowego nastawienia odnośnie innych punktów widzenia. Ty widzisz, my musimy mieć nasze nastawienie do takie braterskie. Co Vyasadeva mówi? To jest opisane. Doktor Patel, co Vyasadeva mówi? Różne interpretacje aczary. Nie, nie. Tam nie ma interpretacji. Jak ty możesz interpretować? Prabhupada, aczaria znaczy nie głupio. Hindus, głupio. Tam powinno być racjonalność. Tak, ja zgadzam się z tobą. Tam powinna być racjonalność odnośnie tych rzeczy. Vyasadeva mówi. Vyasadeva mówi, że w swoich wszystkich pismach. Hindus, to jest właściwe. Hindus, Shivoham, Shivoham. Shivoham is another thing. Prabhupada, Shivoham jest inną rzecz. Hindus, to jest również tam, widzisz. Ty nie możesz zapomnieć o tym. Kiedy potrzebne, przede wszystkim. Interpretacja. Kiedy jest potrzebna, kiedy nie możesz zrozumieć. Ale jeśli rozumiesz, dlaczego miałbyś interpretować? Hindus, nie, on interpretował. Nie, nie, przede wszystkim pozwól nam zrozumieć, gdzie interpretacja jest potrzebna. Doktor Patel, kiedy jest trudność w zrozumieniu? Tak. Nie. Kiedy jest trudność w zrozumieniu, a kiedy nie ma trudności w zrozumieniu, to dlaczego tam jest interpretacja? Przez Krishna w 11 rozdziale, gdzie jest trudność do zrozumienia, tam nie ma potrzeby interpretacji. Teraz przykładowo Krishna mówi. Hindus, wtedy dlaczego ci acharyowie zinterpretowali Gita? Nie, nie, prawdziwy acharya nie będzie interpretował. Ktoś, kto jest fałszywym acharią, on będzie interpretował. Sankaracharya nie był fałszywym acharią. On zinterpretował Gita. On ma wielką basję do Gita. Ramanujacharya ma wielką basję do Gita. Tak. Doktor Patel, to jest prawdziwa rzecz, co Wedy mówią, że nawet chociaż po studiowaniu wszystkich ty myślisz, że ty jesteś zrealizowany, chociaż strata naszego czasu, doktor Patel, nie, my nie tracimy naszego czasu. Nadal ja mogę powiedzieć tobie, panie, że my nie tracimy naszego czasu. Nie, jeśli czytasz, to dlaczego tracisz czas? Doktor Patel, to jest moja interpretacja. Nie, nie. Ja nie jestem ja nie zrealizowałem. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ja zrealizowałem. Powinni przestać rozmawiać o Bhagavad Gita, ponieważ... Ponieważ Bhagavad Gita zaczyna się Evam Parampara. Prabhupada, nie, nie. Jako acharya. My musimy przyjąć. Tylko doktor Patel, co ja chcę powiedzieć, że zrealizowane osoby nie krytykują, ponieważ ostateczny dowód, ostatecznego dowodu nikt nie zna. Prabhupada, tylko przez czczenie Kryszny. Ty możesz czcić każdego.
Tam nie ma potrzeby oddzielnego czczenia pięciu półbogów. Tam nie ma potrzeby. Giri Racha. Jagat, universe, Trichnam, completely, Pravi Bhaktam, divided in, Anekadha, many kinds, Apasyat, could see, Deva Devasya, of the Supreme Personality of Godhead, Sarire, in the universal form, Pandava, Arjuna, Tada, at that time. Tłumaczenie. W tym czasie Arjuna mógł zobaczyć w formie kosmicznej Pana niezliczoną ilość ekspansji wszechświata usytuowaną w jednym miejscu, chociaż podzielone na wiele, wiele tysięcy. To upada tak, chociaż. Teraz co jest ważne? Wiele, wiele tysięcy wszechświatów podzielone na różnorodność bogactw. To jest ważne, czy Krishna jest ważny? Doktor Patel, Krishna jest ważny, to jest to. Doktor Patel, cała rzecz była Ekamsena Stito Jagat. To było objaśnione. Czy mam czytać dalej? Tak. Rishta Roma, with his bodily hair standing on end due to this great ecstasy, Dhananjaya, Arjuna, Pranamya, offering obeisances, Shirasa, with the head, Devam, to the Supreme Personality of Godhead, Kitanjali, with folded hands, Abhashta, began to say. Tłumaczenie. Wtedy oszołomiony i zdziwiony, z włosami zwierzonymi, Arjuna zaczął modlić się ze złożonymi rękoma, składając pokłony najwyższemu Panu. Doktor Patel, on się bał. Ja czytałem dalej. Tak, teraz dlaczego on się bał? Doktor Patel, po zobaczeniu takiej ogromnej, ja chciałem powiedzieć, takich do nieuwierzenia rzeczy, to prawdopodobnie przez zwykłe ludzkie istoty w jednym miejscu. Hindus. On zrealizował swoją nieznaczność przed Panem Krishną. Tak, tak. Brahmanamisham kamalasanasam rusinca sarvan urangasa devya. Teraz on zaczyna od trzech bóstw stworzenia. Brahma, Vishnu, Maheshwara. Arjuna powiedział. Pashyami, I see, Devan, all the demigods, Kava, your, Deva, O Lord, Dehe, in the body, Sarvan, all, Tata, also, Bhuta, living entity, Vishesha, Sangan, specifically assembled, Brahmanam, Lord Brahma, Isham, Lord Shiva, Kamalas, Asana, Stump, sitting on the lotus flower, Rishim, great sages, Cha, also, Sarvan, all, Uragan, serpents, Cha, also, Divyan, divine. Arjuna powiedział, mój drogi Panie Kryszno, widzę zgromadzonych razem w Twoim ciele wszystkich półbogów i różne inne żywe istoty. Widzę Brahmę siedzącego na lotosowym kwiecie, jak również Pana Siwę, wielu mędrców i boskie węże. Ty rozumiesz wszystko to? Jeśli macie jakieś pytania, możecie zadać. W porządku. Prabhupada, ponieważ jeden, tam nie ma aneka, to jest nonsens. W jednym aneka, to jest filozofia. Aneka jest jeden. Ale ponieważ tam jest aneka, dlatego tam nie bierze się pod, nie rozpatruje się aneka. To nie jest inteligentne.
Aneka jest jeden. To jest prawdziwa filozofia. Bahu, ramiona. Aneka. To jest w jednym. Dlatego to Aneka nie jest odmienne od tego jednego. Ale to Aneka nie znaczy ten jeden. Czytaj. Bahu, arm, udara, belly, vaktra, mouth, netram, eyes, pashyami, I see, tvam, unto you, sarvata, from all sides, ananta rupam, unlimited form, na antam, there is no end, na madhyam, there is no middle, na puna, nor again, tava, your, adim, beginning, pashyami, I see, Vishveshvara, O Lord of the Universe. Tłumaczenie, o Panie Wszechświata. Chociaż on zobaczył Aneka w Krysznie, nadal on widzi, że Kryszna tam jest. To jest prawdziwa wizja. Giriraja, o Panie Wszechświata, ja widzę w Twojej formie, w Twoim kosmicznym ciele wiele, wiele form, żołądków, ust, oczu. Wszędzie, bez ograniczeń. Tam nie ma końca, nie ma początku, nie ma środka wszystkiego tego. Prosty przykład może być podany. Tak osoba może być dyrektorem tego towarzystwa, czy takim zaufanym tego towarzystwa. I tak wiele, kiedy on pracuje. Ale jego żona czuje, że on jest jej mężem. To wszystko. Ona nie widzi... Nie widzi czegokolwiek, chociaż on działa w Aneka Rupam. To jest prosty przykład. On ma swoje oczy, aby widzieć. Ona ma swoje oczy, aby widzieć. Tutaj jest mój ukochany mąż. To wszystko. Tak jak Yashodamai. Yashodamai widziała, że wszystkie wszechświaty w ustach. Ona zapytała, poleciła Krysznie, ja chcę zobaczyć, czy ty jadłeś ziemię, czy zjadłeś ziemię. Otwórz swoje usta. Krishna otworzył usta. Nie tylko ziemię, ale wszystkie wszechświaty zobaczyła. Ona zobaczyła, ale ona nie wierzyła w to, że Krishna może mieć wszystkie te wszechświaty. Ona powiedziała, w porządku, to w porządku. Nie rób tego znowu. Dlatego ona nie dbała o wszechświaty, chociaż Krishna pokazał jej wszystkie wszechświaty w ustach. Ona była zainteresowana Krishną, to wszystko. Kirtinam with helmets, Gadinam with maces, Chakrinam with discs, Cha and Tejo Rashim effulgent, Sarvata all sides, Diptimantam glowing, Pasyami, I see, Tvam, you, your Nirkshyam, difficult to see, Samantai, spreading, Dipta Anala. Kiedy jest jakieś oślepienie, blask, my nie możemy widzieć nawet słońca. Jak całe takie światło jest, to jest trudne. Your Nirkshyam, difficult to see, Samantai, spreading, Dipta Anala, blazing fire. Arka, sun, beauty, sunshine, aprameyam, immeasurable. Translation. Tłumaczenie. Twoja forma. Udekorowana różnymi koronami, maczugami i dyskami. Jest trudna do oglądania, ponieważ bije z niej potężny blask, który jest ognisty i taki niezmierzony jak słońce. Aksharam, inexhaustible, Paramam, supreme, Veditavyam, to be understood, Tvam, you, Asya, of this, Vishvasya, of the universe, Param, supreme, Nidhana, basis, Tvam, you are, Avyaya, inexhaustible, Sasvata Dharma Gopta, maintainer of the eternal religion, Sanatana, eternal, Tvam, you, Purusha, Supreme Personality, Mata Me, is my opinion. Translation.
tłumaczenie. Jesteś najwyższym, pierwotnym obiektem. Jesteś najlepszym ze wszystkich wszechświatów. Ty jesteś niewyczerpalny i ty jesteś najstarszy. Jesteś utrzymującym religię, wieczną osobą Boga. To powinno być zrozumiane. Ta sama rzecz. Supremacja Kryszny, że jest wciąż tak nacisk na to dawany na tak wiele sposobów. I nadal, czytając Bhagavad Gita, oni nie przyjmują supremacji Kryszny. Anadi, without beginning, madhya, without middle, antam, without end, ananta, unlimited, viryam, glorious, ananta, unlimited, bahum, arms, shashi, moon, surya, sun, netram, eyes. Teraz jedno pytanie może być zadane, że po przeczytaniu wszystkich szczegółów Bhagavad Gita, jeśli ktoś powie, że tam nie było Kryszny, jaki rodzaj tego jest? Doktor Patel, on jest głupcem. Zobacz. I ci głupcy i dranie uchodzą za wielkie osoby. Widzisz? Jakiego rodzaju Bhagavad Gita on czytał? Że on mówi, że nie było Kryszny? Nie było bitwy na Kurukshetra? Pola bitewnego? I to jest naszym wyzwaniem. Dlaczego mówisz w ten sposób? Dlaczego oni mówią w ten sposób? Hindus, oni są ignorantami. Oni są śruszka vedantystami. Nie, oni są draniami. Tylko draniami. Nie śruszka vedantystami. Jego ojciec jest również nie jest vedantystą. Oni nie wiedzą, czym jest Vedanta. Jedynie dranie. To jest nasza propaganda. Dlaczego przyjmujesz tych drani za liderów? Hindus, Kryszna jest opisany w Upaniszadach. Kryszna jest opisany w Upaniszadach. Wtedy jak oni mogą mówić, że tam nie ma Kryszny? Tak. A nadal oni mówią, że nie było Kryszny. To jest najbardziej żałosne wydarzenie. Że ci ludzie, oni nie wiedzą, czym jest Bhagavad Gita. I nadal, oni sami pozują, że są znawcami Bhagavad Gita. Tak. To teraz trzeba przeciwko temu zaprotestować. To jest naszą misją. Ty nie możesz mówić w ten sposób, doktor Patel. Studiuj jedną linię, to jest wystarczające. To nie znaczy, żebyśmy tak lecieli jak sztorm i nic nie zrozumieli. Doktor Patel, my nie lecimy jak sztorm, my idziemy powoli. Tak, tak. Róbmy to powoli, ale pewnie. Parshyami, I see from you, Dipta, blazing, Utasa, Vaktam, fire coming out of your mouth, Swatejasa, by your Vishvam, this universe, Idam, this, Tapantam, heating. Translation. Tłumaczenie. You are the origin without beginning, middle or end. Ty jesteś źródłem bez początku, środka i końca. Masz niezliczoną ilość ramion. I słońce i księżyc są twoimi wielkimi, nieograniczonymi oczyma. Przez swoją taki blask. A przez swoje ciepło ogrzewasz cały wszechświat. Kryszna mówi, że teraz to było ukazane przez Krysznę. Nie tylko Kryszna powiedział, ale on to ukazał. Idam, this, antaram, in between, he, certainly, vyaptam, pervaded, dvaya, by you, ekana, by one, disha, directions, cha, and, sarva, all, dristva, by seeing, adbhutam, wonderful, rupam, form, ugram,
terrible. Tova, your, idam, this, loka, planetary system, trayam, three, pravyatitam, perturbed, mahatman, o great one. Translation. Tłumaczenie. Although you are one, you are spread throughout the sky and the planets and all space przenikasz całe niebo i planety, całą przestrzeń pomiędzy, o wielki, widząc tą przeraźliwą formę, ja widzę, że wszystkie systemy planetarne są takie zakłócone. Dla wielbiciela to jest taka straszna forma. Dlatego to nie jest bardzo przyjemne. Dlatego oni nie czczą formy kosmicznej. Oni czczą oryginalnego Krysznę, Dwibhuja. To jest oryginalna forma. To pawie piórko. To jest opisane w literaturze wedyjskiej. Ale ci dranie mówią, to jest wyobrażenie, że oni wyobrażają sobie. Mayavadi mówią, oni wyobrażają sobie formę Boga, jako Kryszny. Z pawiem piórkiem, z murli. Ale to nie jest prawda. Prawda jest w literaturze wedyjskiej. Krishna ma formę kosmiczną, ale wielbiciele nie są zainteresowani tą formą kosmiczną. Oni wiedzą, że Krishna ma formę kosmiczną. All those, he, certainly, Vam, unto you, Sura Sangha, groups of demigods, Vishanti, entering, Kechit, some of them, Bhita, out of fear, Tranjalya, with folded hands, Vrinanti, offering prayers unto, Svasti, all, peace, Iti, thus, Ukva, speaking like that, Maharshi, great sages, Siddha Sangha, perfect sages, Stuvanti, singing hymns, Svam, unto you, Stuti B, with prayers, Pushkalabhi, Vedic hymns, translation. Giriracha, tłumaczenie. All the demigods are surrendering and entering into you. Podporządkowują się i wchodzą w ciebie. They are very much afraid. Oni bardzo się obawiają. And with folded hands, rękoma, śpiewają wedyjskie hymny. Kiedy półbogowie, oni muszą ofiarować modlitwy Bogu. Jak oni mogą być czczeni na równym poziomie z Bogiem? Jak oni mogą być czczeni? To jest zakazane. Hare Krishna. Najwyższa osoba Boga, Narayana. Jeśli ktoś go zrównuje z pozycją takimi wielkimi półbogami jak Brahma, Rudra, natychmiast on zostaje Paszandi, niewierzącym. I teraz oni porównują z Daridra. Zobacz, doktor Pada. Teraz znowu ty idziesz tą stroną. Czy mam czytać? Nie, to jest prawda. Ty musisz zrozumieć, ty nie wiesz. Ty musisz to poznać. Ty musisz to poznać. Narayana nie może być porównywany z Brahmą, Rudrą, a ci dranie porównują go z Daridra. Zobacz. Jak wielkimi draniami są. Dlaczego jesteś tak zaniepokojony, aby czytać? Ty powinieneś być zaniepokojony, aby przede wszystkim zrozumieć. Doktor Patel, ja zrozumiałem. Ty nie zrozumiałeś. Ty walczysz ze mną. Dlatego ja czytam to, tak? My mówimy o Bhagavad Gita. Nie twoje wyobrażone słowa. To jest nasz punkt. Jak ci dranie porównują ze zwykłym, biedną,
zwykłą, biedną osobę z Narayana. Doktor Patel, to jest złe. Doktor Patel, ja mówię, ale natychmiast ja zrozumiałem. Ale my chcemy zrozumieć bardziej i bardziej. Ty mówisz, to nie jest możliwe do zrozumienia. Nie. Jeśli ty natychmiast zrozumiesz, wtedy również natychmiast zapomniesz. Doktor Patel, nie, ja nie zapomnę. Nie, nie. Natychmiastowe zrozumienie znaczy natychmiastowe zapomnienie. Doktor Patel, to nie jest możliwe zapomnieć. Ja rozumiem natychmiast i nigdy nie zapominam. Czy mam czytać dalej? Tak. Gandhava yaksha surasiddha sangha dikshate swam vishnu. Teraz on opisuje, kto składał modlitwy. Wszyscy wielcy, wielcy półbogowie. Oni z szacunkiem ofiarowują modlitwy. I oni nie mogą być na równym poziomie. Mayavadi mówią, wszyscy półbogowie, ty intonuj Hare Krishna, czy Kali Krishna, czy Durga Krishna. To jest wszystko to samo. Doktor Patel, czy Daridra Narayana? Czy Daridra Narayana? To jest to samo. Manifestations of Lord Shiva, Aditya, the Adityas, Basava, the Vasu, yea, all those, Cha, and Sadhya, the Sadhyas, Vishve, the Vishvadevas. Jasno opisane, kim jest Bóg, jaka jest różnica pomiędzy Bogiem i innymi półbogami, żywą istotą. Wszystko jest jasno opisane. Więc możesz mówić wszelkie nonsensy bez Bhagavad Gity. To jest inny rozdział. Ale jeśli ogłaszasz, że my czytaliśmy Bhagavad Gitę, ty nie możesz mówić w ten sposób. To jest nasza propaganda. Jeśli naprawdę czytałeś Bhagavad Gitę, to nie możesz mówić wszystkich tych nonsensów. Nie, nie, parampara, on mówi. Wkrótce, jak to parampara było stracone, Bhagavad Gita była stracona. Nasta, to jest powiedziane nasta. Dlatego ja tak ustanawiam cię znowu w tym parampara. Jeśli ty nie przyjmujesz. Doktor Patel, to jest jeden sposób z widzenia rzeczy. Nie. Doktor Patel, Krishna ma tak wiele różnych energii. On ma, że jedynie kasmin. Nie, tutaj jest powiedziane w czwartym. To jest czwarty rozdział? Doktor Patel, nie. To jest dwunasty rozdział. Ja czytałem zwykłe te atrybuty wszystkich sadhów. Nie, to jest ahankara. Że ja mam moją własną interpretację, to jest ahankara. Doktor Patel, ale ty mówisz swoją własną interpretację również. To jest również ahankara, panie. Nie, nie. Ja przyjmuję interpretację Krishna. Doktor Patel, on musi być również przyjmowany w ten sposób. Nie, nie. Doktor Patel, z całym moim szacunkiem, my musimy mieć jakiś rodzaj takiego elastyczności co do innych punktów widzenia. Nie, nie. Ponieważ jeśli musimy nauczać, my nie możemy robić żadnego kompromisu. Doktor Patel, ty czujesz w ten sposób, my nie mamy żadnego sprzeciwu. Ale my powinniśmy również szanować punkt widzenia innych. Nie, mamy wszelki szacunek. Ale nie taki niepotrzebny szacunek. Doktor Patel, ale nawet niepotrzebny szacunek, czasami ty ty niepotrzebnie wychodzisz poza to zgodnie. Nie, nie, my mamy szacunek, ale złodziej powinien być nazwany złodziejem, to jest prawda.
Doktor Patel, ty jesteś magistratem. Ty jesteś sędzią. Nie, ja nie jestem sędzią. Ja mówię na podstawie Bhagavad Gity. To jest Naradama. On nie podporządkowuje się Krysznie. To jest takie osądzenie. Tutaj widzimy, że ktoś nie jest podporządkowany Krysznie. My przyjmujemy Naradhama, to wszystko. Kimkolwiek może być. Doktor Patel, Krishna nie jest jedynym imieniem. Wszystkie imiona. Braupada, nie, to jest moja wada. Doktor Patel, to jest złe. Wtedy my nie wierzymy w to. Braupada, tak, Krishna ma imię. Doktor Patel, wszystkie imiona Boga są imionami Krishny. To jest czego my jesteśmy nauczani od narodzin. Wtedy dlaczego intonujesz Hare Krishna? Możesz intonować jakiekolwiek inne imię. Doktor Patel, nie, ale my chcemy intonować imię Kryszny. To wszystko. To jest najczystsze. A to jest sprzeczne, co powiedziałeś. Czasami ty mówisz, że Kryszna ma tak wiele imion. Doktor Patel, jeśli ja mówię Chrystus, 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 to już, to również idzie do Kryszny. Braupada, a to jest sprzeczne, to powiedziałeś. Czasami ty mówisz, że Kryszna ma wiele imion. Doktor Patel, jeśli ja mówię Chrystus, 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 to również idzie do Kryszny. Hindus, ale czy ty myślisz, że wszystkie lekarstwa są równe? Doktor Patel, tak. Jest, tam są jakieś mocne lekarstwa, wszystkie są równe. I jest Krishna, jest Chrystus, i jest Bhagavan, i tam jest Vishnu, i jest Rama. Ta sama lekarstwo w wielu imionach, okej. Hindus. No dobrze, wtedy to jest ta sama choroba. Doktor Patel, wszystkie choroby, jedno lekarstwo. Braupada, wtedy dlaczego ty nie opisujesz szczególnego? Ponieważ to jest ponadnaturalne. To nie jest zwykłe lekarstwo. To nie jest lekarstwo ziemskich rzeczy. To jest lekarstwo najwyższej rzeczy. To jest dlaczego jedno imię, wszystko. Ponieważ co ty chcesz powiedzieć w tej interpretacji? Ponieważ my nie mamy do czynienia z tutaj z ziemią. My mamy do czynienia z duchowymi rzeczami. Rozsądny nie może opisać jednego lekarstwa dla każdego. Doktor Patel. Ale to jest w tej ziemi, w tej Maji, a poza Mają ty możesz opisać jedno lekarstwo dla wszystkich. To jest lekarstwo Kryszny. Te słowa. Doktor Patel, to jest dobrze, ale my jesteśmy Prapadyate. My rozmawiamy jedynie, my prezentujemy Bhagavad Gita taką, jaką ona jest, to wszystko. To jest nasza czynność. To może być przyjemne czy nieprzyjemne. To nie ma znaczenia. My musimy umieścić to tak, jak to jest. To kryterium tam jest. Realizacją jest to, że każdy, kto nie podporządkował się Krishnie, on musi być jednym z tych. Doktor Patel, jak ty możesz powiedzieć, że ludzie są wedy? Krishna mówi, my jesteśmy głupcami, draniami. My tylko powtarzamy słowa Krishna, to wszystko. Bhagavad Gita, wtedy musisz przyjąć w ten sposób. Doktor Patel, Bhagavad Gita nie jest drugorzędna jak literaturą. Dlaczego nie? Ja nie mam prawa czytać? Prabhupada, ty możesz mieć prawo do interpretowania, to w porządku, ale my tego nie robimy, nie. Doktor Patel, to wszystko zależy od mojej własnej inteligencji, to w porządku.
Doktor Patel, dodam yoga ham. On daje mi tą jogę i ja czytam w ten sposób. Jak ty możesz mówić? Ja nie mam mocy za wyjątkiem mocy danej przez Boga. Prabhupada, kiedy ty przyjmujesz inteligencję od Kryszny, doktor Patel, to jest co ja, co on daje mi i ja to przyjmuję. Prabhupada, i on mówi, że jeśli ty nie podporządkujesz się mi, wtedy jesteś mudha, naradama. On mówi w ten sposób, doktor Patel. Nie, to nie jest, ja chcę powiedzieć, ty jesteś za ciężki. Dlaczego taki szorstki? Ja cytuję Bhagavad Gita. Bhagavad Gita nie. Ostateczne pisma, ostatecznymi pismami są Wedy. Wtedy nie przyjmuj Bhagavad Gita. Doktor Patel, my przyjmujemy, ponieważ to jest Sarvaga. Wtedy nie przyjmuj słów. Ty przyjmuj Bhagavad Gita. Jak ty możesz mówić, nie przyjmuj? Nie, tutaj jest jasno powiedziane, że każdy, kto nie jest podporządkowany mi, on jest nieszczęśnikiem, draniem, mudha, wszystkim. To jest sprawdzian. A co ty rozumiesz pod podporządkowanie? Przez podporządkowanie? Podporządkowanie jego woli? Czy ty jesteś podporządkowany mojej woli i walce? I mój chłopiec, ja już ich zabiłem. To jest, co my czytamy w 11 rozdziale. Czy to jest podporządkowanie jego woli, woli Boga? To jest podporządkowanie? To jest twoja interpretacja, kiedy Krishna mówi. Mam znaczy, doktor Patel, mam znaczy wola. Krishna, kto jest reprezentantem Krishna. On jest poza Krishną, prawdziwy Krishna jest guru. To nawet nie jest Murti, Archa Puja. To jest twoja interpretacja, Prabhupada, doktor Patel. To jest moja interpretacja. To jest cała inteligencja świata. Jeśli mówisz nie, no dobrze. Jestem przygotowany na własne. To nie jest właściwe, panie, żeby być takim szorstkim. Czym jest inteligencja? Mucha? Doktor Patel, inteligencja jest dana przez Boga. Jeśli ktoś jest mucha, to jest inteligencja. Dlaczego ja miałbym dać jemu zasługę za inteligencję? On jest mucha. Ktoś, kto nie podporządkowuje się Krysznie, on jest mucha. Numer jeden. Tam nie ma inteligencji. Ktoś, kto nie podporządkował się Krishna, on nie ma inteligencji. Jai Śla Prabhupada, Jai Acharya Dasa.